Witajcie, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj gramy sobie w Farminga 2022. Aj, długo mnie nie było. Postarałam się zrobić polską serię nawet, ale... No, to będzie polska seria, taka w miarę... To was teraz oprowadzę. A maszyny w miarę oryginalne, ponieważ będzie trzeba się trochę poczekać, zanim wyjdzie coś ciekawszego. Gram na mapie Handbeiron. Dobra. Kwerneland, rozsiać do nawozu. Amazonka, siewnik. Pług Pottinger. Beczka na wodę. Silos. Agregat, Rabe. Prasa Massey Fergusona. Welger, szczepa. Klas. Dominator 108 SL. Tutaj Steyr Turbo 135 koni, koń pociągowy. A tutaj Zetor Proxima 80 koni z turem. Dalej idąc, tutaj mamy przyczepę na palety. Tutaj szklarnia. Tutaj idąc mamy kosiarkę, przetrząsną sarkę i zgrabiarkę. I tutaj mamy pola. Staram się na polsku trochę zrobić. Tutaj mamy łąkę, tutaj pole jedno, tutaj pole drugie i tam trzecie jeszcze. Myślę, że nawet fajnie to będzie wyglądać. Jak będą lagi, to z góry przepraszam, ale mój komputer nie daje rady nagrywać tego farminga. No więc tak to wszystko wygląda. I my dzisiaj nie wiem jeszcze, co będziemy robić. Nawet się nie zastanawiałam nad tym. Ale chyba pojedziemy kosić trawę. Tego jeszcze w tym farmingu nie robiłem. Dobra. Ale tak mnie cieszy to, że dodali skrzynię biegów. Kosiarkę nawet dużo mamy na start. Ale myślę, że będzie nawet spoko. Będzie to zaczepianie. Oczywiście, że już jest. To rozłożymy. Śniemy. Nawet trójkę dam. Nie no, nawet fajnie się to prezentuje. Pola mamy nie za duże, żeby nie było jakoś mega łatwo. To będzie chyba let's play. Jeszcze możecie zostawić łapkę w górę przy okazji. Jakoś iść, że się pojawiłem znowu na YouTubie. Jeżeli mój komputer będzie wytrzymywał, to będę starał się nagrać 22 i też planuję nagrywać Lego. Ale to jak będzie czas, bo to łatwiej mi, powiem wam, nagrać farminga niż Lego. Ajajaj, jakie omijaki zrobiłem, jak pijaku. Tutaj poprawimy. Trzeba oczywiście screena zrobić.
dobra. Lecimy. Podniesiemy. No i jeszcze naokoło przejedziemy. Kurde, trochę bardziej... O, tak lekko. Krzaki są to... Wiadomo. Ładne brzuski rosną. Dobra, no i wykoszone. Bardzo jest to możliwe, że będzie trochę ciąć ten odcinek. Ale jeżeli będzie ciąć, to postaram się zmienić grafikę tej gry i wtedy będzie lepiej. Ile mamy odcinka? Minut 6 dopiero, to jeszcze... Ale go piłuję. Weźmiemy sobie od razu też teraz Zetora. Dobra. Bierzemy Zetora, nim będziemy tutaj dalej robić. Nowiutki Zetorek. Tutaj sobie odczepimy widły od palet. Powiem wam, że ładny Zetor, ładny bardzo. Spodobał mi się. Fajnie, że dodali Zetory do tej gry. Takie w miarę małe maszynki chciałam brać. Żeby było tak, nawet żeby można było trochę poczuć tego polskiego klimatu. Myślę, że idzie go poczuć. Ale chyba trochę ta przetrząsarka malutka. Ale dobra, będzie. Posłużymy. A, nie jest źle. Ale tu ładnie wygląda. No, powiem wam, że jeszcze siamakosów w tej grze nie robiłem. O, ładnie, ładnie. Kura do góry damy. No to szerokość jest prawie taka jak ciągnik. Nie no, lekko chyba większa nawet. Czyli na pewno większa. Myślę, że fajna robota. No, nawet ładnie te siamakosy wyglądają. Ogólnie, żeby zrobić je. Ciekawe, jak jest z prasowaniem, bo tego też jeszcze nie robiłem. Bo na moim save, na którym ja gram, to ja tam na razie nie idę w żadne zwierzęta. Tylko kury mam, a do nich przecież niepotrzebne jest siano i trawa. No i jeszcze raz zostało, to się cofniemy.
Nie wiem, jak te biegi w tym zatorze. Oj, zjechałem. Się zapatrzyłem na te biegi, bo tu jest tak dużo tych biegów. Ja nie rozumiem, jak one działają. Dobra, i się słyszymy. Jeszcze sobie zgrabimy to, no bo czemu by nie? Już mamy. Poza tym malutka łąka szybko idzie. No i idzie jakoś, tylko że tu będzie strasznie dużo roboty przy tym już przy grabieniu. Ale wiecie, szybko się też zrobi. Fajnie, że to dalej tu taką malutką przetrząsarkę jak tą teraz co mam. Taka w miarę polska się wydaje. Ogólnie mam nadzieję, że gospodarstwo wam się też spodoba. Starałem się robić w stylu polskim. Tak jak wszystko w sumie tutaj. Modów mam tylko parę pobranych, bo jeszcze nie ma zbytnio nic. I no wałek, ładny. Nawet tutaj wyszedł. Ale ja już będę kończył ten odcinek i zrobię sobie to poza odcinkiem. Także trzymajcie się, cześć. No i do następnego. Pa, pa.